Cześć, ty Madzie, witajcie w kolejnym odcinku serii Yes, Your Grace. Mamy tydzień 39 w naszym grewnie. Tutaj Antoni, Andrzej coś chce już, nasi petenci tutaj widzę przyszli. Zapewne też przyprowadzili mi nowe wojska. No, zobaczymy. A ja was zapraszam na G2, link macie w opisie filmu. Dobrze, Andrzej, Antoni, co ty chcesz? Liczebność naszej armii wygląda niepokojąco, wasza wysokość. Musimy zebrać i wyszkolić jak najwięcej wieśniaków. Może są tylko wieśniakami, ale dopóki potrafią rzucać kamieniami, przydadzą się. To prawda, miejmy nadzieję, że uda nam się skutecznie ochronić zamek. Dobrze, generał, powiedziałam wieśniakom, zaraz powinny być. Wasza wysokość, zbadałem sprawę demona z komina i znalazłem szkatułkę, o której wspominał wieśniak. A to pokaż. O, jest. Daj mi to pudełko, lepiej je oddam, zanim komuś stanie się krzywda. Prawda, oto ono i zanim zapytacie... Nie, nie otwierałem go. Po usłyszeniu, co się stało z wujem Wocowem, nie chciałem ryzykować. Wasza wysokość, jeśli ta szkatułka naprawdę zawiera potężne przekleństwo, powinniśmy obchodzić się z nią ostrożnie. Widziałeś... widziałeś coś u Sławka? Jakieś ślady Adwara? Niestety nie. Było tam coś, co wydawało się być jego gniazdem, ale równie dobrze mogło to być psie posłanie. Chociaż wokół było mnóstwo popiołu, jeśli Adwary naprawdę płoną jak spadające gwiazdy, miałoby to sens. Myślę, że mógł odejść, kiedy Sławek zmarł. Sławek był jego właścicielem, prawda? Tak, musiał otworzyć szkatułę. Leżała obok, kiedy go znaleźliśmy. No to wszystko, dziękuję. Zawsze do usług, wasza wysokość. Czy ja to mogę otworzyć? Ta szkatułka rzekomo jest przyklęta. Lepiej postępować ostrożnie. Od pewnego czasu w tej serii wiecie, że nie postępuję ostrożnie. Cóż, zobaczmy, co jest w środku. A psik? Coś się... Przepraszam, to musiał być ten cały kurz. Ale poza tym jest pusta. Wygląda na to, że nic się nie wydarzyło. Być może cała magia ze środka została wyczerpana na Sławka. Cóż, to dobrze, przynajmniej wciąż tu jestem. No, czyli co? Nic nam się nie stało. Torlando wspaniały, to szkatułka tutaj z dziewczynami naszymi. I tu nic nie mamy, bardzo dobrze. Dobrze, panie wieśniak, co tam? Wasza wysokość? Czym mogę pomóc? Armia wojna, czy dołączysz? Nie, wasza wysokość, nie pamiętacie mojego problemu z plecami? Nie mogę walczyć, więc jak mogę walczyć? Przykro mi. W porządku, mam nadzieję, że wkrótce wyzdrowiesz. Och, cieszę się, że udało mi uniknąć się bitwy. A myślałam, że ja jemu jednak pomogłam, no nic. Najemnik, to ten, co chce sprzedawać nam ludzi za zasoby, za złoto i tak dalej? Wasza wysokość, słyszeliśmy o odchodzącej bitwie. To idealna szansa dla nas, by zdobyć złoto i okazja dla was, aby uzyskać pomoc. Tak, to ten, nie powiecie, bo nie chcę was. Szkoda mi złota na was, sorry. Tak, wróć za te 2 tygodnie tam. O, mamy jakiegoś wujczykija. Wasza wysokość, prowadzę mały interes. Muszę wymienić wasze zasoby na złoto. Powiedzmy 25 zasobów za 18 sztuk złota. Dogadamy się? O, pyłek ma. O tych zasobów ja wam powiem. To spoko jest. Wymienimy się. Złoto teraz bardzo się przyda. Tak, o. I to mi się bardziej podoba. Oto twoje zasoby. Doskonale. No to nara. Dziękuję za wszystko. Nie ma problemu, wasza wysokość. Odwiedzę was ponownie za jakiś czas. Dobrze, tu... O, żona do nas przyszła. Coś mnie ta żona zaczyna martwić ostatnie czasy. Brzuch jej za mocno rośnie. Jak bliźnięta. No, no. Tak, wasza wysokość. Armia wojna, czy dołączysz? Możecie na mnie liczyć, wasza wysokość. Moja rodzina będzie nas zawsze wdzięczna za waszą pomoc, gdy głód dotknął naszą wioskę. To mógł być nasz koniec. Sprowadzę jak najwięcej ludzi. Dziękuję ci. Bądź gotów, bitwa za 11 tygodni. I mamy tutaj was więcej. Dobrze, żono, co tam ci trzeba? Muszę ci coś pokazać, kochanie. To dotyczy naszego dziecka. Odwiedź mnie w sypialni, kiedy tylko będziesz mógł. Oczywiście, Aureleo. Te, w sypialni, no. Aża wysoko siebie na swędzącą chorobę. Swędzi mnie twarz, swędzą mnie nogi, swędzi mnie... No, rozumiecie. Nie mogę tego znieść. Niemniej jednak słyszałem, że dotyk króla może wyleczyć wszystkie dolegliwości. Więc co wy na to, wasza wysokość? Czy użyjecie na mnie swoich królewskich mocy? Nie no, złota mu nie będę dawać, po to mu przed chwilą sobie zamieniałam, co by miecia nie wydawać, tak? Dobra, małe macu nikomu nie zaszkodziło. Zbliżcie i bądź uzdrowiony. Och!
Król dotyka swędzącej twarzy wieśniaka. Chyba czuję, że tu działa wasza wysokość. Niedługo wrócę i dam wam znać, jak przebiegł proces uzdrawiania. Ej, mamy dwa. Tak, pisaliście mi ostatnio w komentarzu, że przy podejmowaniu od razu decyzji dostajemy zadowolenie ludu, a nie jak oni przychodzą nam podziękować. No wiecie, ja bym się nie obraziła za dwa zadowolenia ludu. Jedno za decyzję, a drugie za wdzięczność, tak? No. No ale za dużo nie można oczekiwać, prawda? Dobra, tutaj kto? Jeszcze jeden wieśniak. A wasza wysokość, mam nadzieję, że macie się dobrze. Witaj w zamku, pastorze. Skoro to pastor, to czemu go obrazili wieśniakiem? Przyszedłbym prosić o przysługę. Społeczność zdecydowała, że nadszedł czas, aby ulepszyć nasz miastowy kołowrót. Będzie chciał kasy, zobaczycie. Ten na rynku jest mały, stary i ledwo stoi. Rozważyliśmy naprawę, ale lepiej po prostu zbudować nowy. Możemy wykorzystać tę okazję, aby tym razem zrobić to porządnie. Społeczność zebrała już dużą sumę złota i zapasów, aby pomóc to sfinansować. Ale to nie wystarczy na pokrycie prac. Musimy wydobyć kamienie i przetransportować je z gór. Nasz kamieniarz powiedział, że może wyciąć w nich wzór. Jeśli w centrum rynku znalazłby się nowy kołowrót, wyciągnęłoby to więcej osób. Społeczność poczuje się szczęśliwsza i bezpieczniejsza. Potrzebowalibyśmy jedynie 25 sztuk złota. O, generała możemy też rzucać. Ależ mi teraz generałowie bardziej potrzebni są, żeby nimi rzucać po wioskach i sprowadzali nam innych ludzi. No ale dobra, dam ci złoto. Tylko dlatego, że interes wcześniej ubiłam. Zbudę największy kołowrót Davern. O, aż 4, czyli będzie więcej kasy. No, bo ludzie zadowolony, więc podatki mogą rosnąć. Jestem pewien, że społeczność to doceni. Dziękuję, wasza wysokość, niech Bóg was błogosławi. Dobra, nara. Dobra, to pierwsze co tak, sojusznicy. Ktoś coś ode mnie chce? Nikt nic ode mnie nie chce. Tobie już nic nie sprzedam. Tego nie mam po co zapraszać, chyba żeby zapytać, co tam u Asali. No, to tak, mapa. Kto tu był? Bełty. A, z bełtami ja nie pomogłam, pamiętam. Czyje to dziecko? O, pomogłam, dobra, idzie generał. Potwierdź. Co było w larkach? Gorączka w wiosce. O Jezu, ja pamiętam, czy ja gorączkę w wiosce leczyłam. Swojej własnej nie leczę, czekam, aż sama przejdzie, a tutaj czy leczyłam, mam pamiętać. A, dobra, jest gdzieś ta gorączka w wiosce. Jest gorączka w wiosce. Aha, zignorowałam, dobra, czyli tutaj mi nie zechce, tutaj, a, tu wysłałam, tu było podtopiona wioska, chyba tu pomagałam, mi się wydaje. Nie w tą stronę chciałam, od dołu chciałam iść. Podtopiona wioska, ja nie pamiętam, co tam było. Chyba dałam zapasy. Jest podtopiona. Tak, pomogliśmy, dobra, czyli tu w podtopionej wiosce idzie wiedźma przyprowadzić mi ludzi. W Płocku ja nic nie robiłam jeszcze. A. Czekajcie, ile my jeszcze mamy? 2, 4, 6. Jest 11 tygodni. Teoretycznie powinniśmy się wyrobić, nie? A tu w Rynicy co było? Zaginiony. O. Zaginionego odnalazłam. Jeżeli to z tym synem, co się zagubił, co gość nie wiedział, czy to jest córka, czy syn, to wiem, że nie pomogłam. Przewaga. A zaginiony? Przyprawy. A to jest umiłowany syn. Chyba nie to, co? Ale zobaczymy, czy innego zaginionego nie ma, bo powiem wam, że patrzyłam tylko, żeby mi jedno słowo było. Zaginiony syn próżniaka. No to też... Jezu, pozaginało się tych ludzi. O, świnia nawet mi się kiedyś zgubiła, jak widać. Zaginione towary, to nie. No dobra, w każdym razie i jednemu, i drugiemu jak coś, to tam pomogłam. To dobra, to wyślijmy łowcę, potwierdź. Dobrze, to wszyscy wysłani. Wstawaj królu z tronu. Możemy iść zobaczyć, po pierwsze żona coś chciała. Tak, chciała coś żona. Eryku, to jest Delilah, lokalna wiedźma. Myślę, że istnieje sposób na zniesienie klątwy. Zechcesz to wyjaśnić, Delilah? Wasza wysokość? Z waszym pozwoleniem moglibyśmy odprawić rytuał, który zniesie klątwę, która została na was nałożona.
Klątwa? Myślałem, że to tylko bójda. To, co powiedziała mi królowa Aurelia, brzmi, jakby istotnie rzucono na was przekleństwo. Nasze złe zdrowie, wszystkie nieszczęścia, brak następcy w rzeczy samej. Nie mogę pomóc w rozwiązaniu wszystkich tych problemów, ale myślę, że mogę się przydać w najważniejszej kwestii. Prawowity następca. Nie chcę się bawić w te rytuały. Zabawą głupi i tyle. Nie będzie. Nie ma takiej opcji. To zbyt ryzykowne. Nie mogę cię stracić, Aurelio. Ale jeśli nie spróbujemy, możemy nigdy nie mieć syna. Eryku, proszę, przemyśl to. Poradzimy sobie bez syna. Spadaj. Podjąłem już decyzję. W porządku, kochanie. Cokolwiek uważasz za najlepsze. Dajcie mi znać, jeśli będziecie potrzebować czegoś innego w przyszłości, wasza wysokość. Tak, ja wiem, że tutaj w tym momencie można by, będzie jakbym się zgodziła na rytuał, można byłoby kupować jakieś tam od różnych handlarzy światowych składniki do tego rytuału i odprawiać rytuał. Ale ja chcę zobaczyć, co by było, jakby nie było tego rytuału. Czy ona umrze mi od razu, czy ona poczeka z tym umieraniem, czy jak to będzie? Po prostu tego jestem ciekawa. Obraziłaś się, kochanie? Nie obraziłaś się, to bardzo dobrze. Dobrze, ale wiecie co, skoro i tak w sumie mogę sobie gołębia wysłać i to nie jest dla mnie istotne, zaproszę sobie Warida. Jak to nieobecny, no? Chciałam się dowiedzieć czegoś tam. No dobra. To mam nadzieję, że u Asali wszystko w porządku. Kończymy ten tydzień. Tutaj zasoby. Aha, tych musiałam poopłacać. Ile ja teraz dostaję z podatków? 23. Nie jest źle. No trochę jesteśmy stratni przez tego całego. Patrzę, czy armię należy trzymać. Trzeba trzymać armię obecnie już cały czas. Dobra, lecimy dalej. Grewno, tydzień 40. Byłem powieśniaków, zaraz przyjdą. Dziękuję. Dobrze, tutaj mamy... O, tego poznaję, bo był. Dobra, pytajmy, co tamtego. Wasza wysokość, widziałem waszego łowcę w naszej wiosce. Zgaduję, że szkatułka została odnaleziona i przeniesiona wam. Czy mogę odzyskać własność? Jasne, zabieraj, tam nic nie ma. Oto ona, już ją otworzyłem. Co? Wasza wysokość, wszystko w porządku? Jak uważasz, twoja rodzina na pamiątka była tylko żartem. Możesz ją odzyskać, nie jest mi potrzebna. To dziwne, nie rozumiem. Dziękuję, wasza wysokość. Cieszę się, że nic się złego nie stało. Zebraliśmy trochę zapasów za waszą fatygę, wasza wysokość. Dziękuję wam. Nie rozumiem, co z wujem Wacławem? O, jeszcze to nam wzrosło. Przez te wszystkie lata bałem się ją otworzyć. No cóż, no, każdy ma w rodzinie takiego wujka, co ma multum ciekawych historii i straszy dzieci, prawda? No, ja też takiego mam. Wzywałeś mnie? Wojna, armia, czy dołączysz? Właśnie urodziłam małe dziecko, którym muszę się zająć. Pomogłeś mi uratować dziecko, wasza wysokość. Pamiętasz? Nie przydałoby się... Nie przydałabym się zbytnio, ale mogę wysłać męża. Jest silny, pomoże. Dziękuję ci, wojna za 10 tygodni. No, to mamy kolejnych 6. No patrzcie, już no ładnie ta armia się zbiera. Wieśniak. Wzywałeś mnie, wasza wysokość? Wojna, armia, czy dołączysz? Odbudowałeś nasze domy po powodzi i są jeszcze trwalsze niż wcześniej. Nie sądzę, żebyśmy mogli znaleźć lepsze domy gdziekolwiek. Staniemy z tobą w walce. Chcemy chronić nasze ziemię. Dobra, dzięki, bitwa za 10 tygodni, przyjdź. O, tutaj to ten od tego zaginionego, z tego co pamiętam. Wasza wysokość, czym mogę pomóc? Wojna, armia, czy dołączysz? Tak, słyszałem o wojnie. Znaleźliście mojego biednego chłopca. Możesz liczyć na moją pomoc. Zwołam też moich przyjaciół. Dobra, to za 10 tygodni wróć. Patrzcie, mamy już 200 armii. Pięknie. Dobrze, tutaj będą nowe historie, z tego co mi się wydaje. Wasza wysokość, nasza wioska została niedawno przejęta przez Lorda Grego. A ten co odwala? Przecież on obrazkami handlował. Kiedyś byliśmy pod panowaniem Lady Maszy, ale teraz oboje pobierają od nas podatki. Co tydzień wysyłają żołnierzy, żeby zebrać pieniądze. I nie mamy możliwości im odmówić. Od tygodni płacimy podwójny podatek. Próbowaliśmy rozmawiać z lordami, ale nas ignorują. Proszę o pomoc, wasza wysokość. Nie, rekompensaty to ty nie dostaniesz. Pójdzie generał. Za dużo tej rekompensaty jak dla ciebie. Dziękuję bardzo, wasza wysokość. Widziałem, że jesteście sprawiedliwym królem. Natychmiast powiadomię wiśniaków. No to hej, mamy 3. Ale to tak troszkę nieładnie, że on swoich kolegów nazywa wieśniakami. Nie mógł powiedzieć towarzyszy czy jakoś. Tak, tylko wieśniak. A dobra, no to prosty człowiek, bo co się będę. Dobra, pan wieśniak.
Jest to szlak! Znowu okradli mi ziemniaki! Jestem pewien, że ktoś chowa etwara w swoim domu! Jak inaczej da się wytłumaczyć to, że wciąż giną mi ziemniaki? Moje ziarno też! Kolejna wioska, wiedziałem, że nie powinien się tam przenosić! Czy któryś z waszych chłopców mógłby nam odkryć, kto ukrywa tego pierzastego gada? Jezu, aż na 2 tygodnie, łowcy, no ja chciałam ich wysyłać mi po ludzi, a tu... Kasy mu tyle nie dam, niech przesadzę. Dobra, niech idzie łowca. Te bestie nie są łatwe do złapania, ale moi łowcy zrobią wszystko, co w ich mocy. Dziękuję, wasza wysokość. O, gdybym tylko wiedział, kto trzyma... O, obdarłbym go gdzieś kury. A to... Król Radowi? Co to ma być? Wasza wysokość, daliśmy króla Radowi. Potwór we własnej skórze. Wow. Jak im poniewiera. Daliśmy mu mały wycisk za to, co zrobił naszym braciom. No i słusznie. Dostał to, na co zasłużył i czeka go jeszcze więcej. Eryk, w końcu ma okazję z tobą porozmawiać. Ile to już lat? Bałem się, że kiedyś się zjawisz. Nie spodziewałem się, że zjawisz się jako król, ani że przybędziesz z armią. Oczywiście, że nie. Jaka jest szansa, że zwykły bandyta będzie ścigać króla? Ale i tak mi się udało. Ponieśliśmy ciężkie straty, ale twoja armia została rozbita. Nie ma dla ciebie szczęśliwego zakończenia. Zanim wyślę cię do kata, powiedz mi. No to po kolei, co tu robisz? Po co nagle przychodzić do Dawern? Radowia jest w stanie wojny domowej. Mamy co najmniej 2 szaleńców walczących o zasoby. Nasza ziemia nie jest taka, jak wasza. Jest czarna i twarda. Rośliny nie chcą tam rosnąć tak jak kiedyś. Zaproponowałem rozwiązanie. Przejść przez góry, aby znaleźć nowy dom. Niektórzy się śmiali, niektórzy się do nas przyłączyli. Okradali i gwałcili. Nie wszyscy jesteśmy tacy sami. To musieli być ludzie z innych obozów. Czy wspomniałem, że miałem wojnę domową? Ci ludzie robili to samo w moim rodzinnym kraju. To są ludzie, od których uciekliśmy. Radowia jest podzielona i nie możemy być wszyscy wrzucani do jednego wora. 13 lat temu, kiedy nas zaatakowałeś i przyłożyłeś mi ostrze do szyi, musiałeś wiedzieć, że nie będę w stanie dotrzymać obietnicy. Musiałeś wiedzieć, że powiedziałbym wszystkim, żebyś tylko pozwolił nam odejść. Byłem wtedy innym człowiekiem. Okradałem podróżników. Nigdy nie sądziłem, że wpadnę na królewską rodzinę na tym szlaku. Kiedy nadarza się okazja, czasem wpada się na sprytne pomysły. Oczywiście wiedziałem, że nie dotrzymasz obietnicy, ale to dało mi iskierkę nadziei. Poślubienie córki z królewskiej rodziny oznaczałoby, że Radowia ma szansę na życie po tej stronie świata. Posiadanie królewskiej krwi oznaczałoby akceptację ze strony innych. Oczywiście nie sądziłem, że natychmiast stalibyśmy się gośćmi honorowymi, ale miałem nadzieję, że to wystarczy, żebyśmy mogli opuścić nasze przeklęte ziemie. Kiedy ostatni raz się spotkaliśmy, byłeś bandytą na drogach. Jak doszedłeś od złodzieja do króla? Król! Tak szczerze, to trochę przesadzone. To tak nie działa, jak po naszej stronie gór. Niektórzy ludzie postanowili pójść za mną, to wszystko. Powiedzieli, że dałem im nadzieję. Nie wszyscy rodzą się opatuleni królewskim jedwabiem. Niektórzy muszą na to zapracować. I ja to właśnie zrobiłem. Była wtedy z tobą czarownica. Rzuciła na mnie klątwę, jeśli nie dotrzymam obietnicy. Przepraszam za to. Agi ma tendencję do rzucania klątw na lewo i prawo. Nie martwiłbym się tym zbytnio. Agi lubiła często używać tej klątwy. Nigdy nie działała. No widzicie, to i dobrze, że się na rytuał nie zgodziłam. No, dosyć o tym. Bitwa była zacięta. Z pewnością wyprawiłeś nam niezłe powitanie. Kiedy przekraczaliśmy szlak, nie zamierzaliśmy walczyć. Nie zostawiłeś nam wyboru. Wykorzystaliśmy do walki wszystko, co mieliśmy pod ręką. Co zaskakujące, całkiem nieźle daliśmy radę. Zdecydowanie miałeś zaskakujące taktyki walki. Jestem ciekaw. Pozwól, że wstanę z tej ziemi. Ach, tak lepiej. Wol śmiało. No, tutaj niezła konwersacja się robi. Opowiedz mi o mgle, czy to była magia? Tak jak powiedziałem, nie mieliśmy wyrządzić żadnych szkód. Dym był zwykłym kadzidłem. Mieliśmy nadzieję, że użycie dużej ilości zamaskuje nasz przemarsz. Naiwne było z mojej strony założenie, że dym przetrwa wystarczająco długo, abyśmy mogli się przedostać. Miałem nadzieję, że zanim dym się rozejdzie, już nas nie będzie. Kiedy zdaliśmy sobie sprawę, że dym wkrótce zniknie, musieliśmy zastosować inną taktykę. Właśnie wtedy okrążyliśmy waszych ludzi.
Ogromne potwory też przyniosły ze sobą wiele spustoszenia. Och, masz na myśli żubry tranzytowe? Zdaję sobie sprawę, że te ssaki są dość rzadkie w twojej części świata. Są duże, silne. Zwykle używamy ich do transportu towarów. Ale jak się okazuje, gdy je odpowiednio zmotywować mocnym grzmotnięciem, mogą działać jako całkiem niezła kawaleria. Nigdy nie widzieliśmy takiej ognistej magii, co to było? Masz na myśli ogniste kwiaty? Używamy ich, aby powitać nowy rok. Jaki by ich widok nie był miły dla oka, mieliśmy też całkiem spory incydentów z ogniem, który wymknął się spod kontroli. Pomyślałem, że ich wady mogą choć raz podziałać na naszą korzyść. To urządzenie prawie zadecydowało o naszym losie. Mamy po naszej stronie całkiem kreatywne umysły. W chwili rozpoczęcia bitwy nasi ludzie próbowali wymyślić coś, co pomogłoby nam się przedrzeć. Myślałem, że to cholerstwo było pułapką dla każdego, kto był wewnątrz, ale było wielu ochotników. Wypuściliśmy je i wydawało się, że podziałało. Przypuszczam, że element zaskoczenia załatwił sprawę. Wystarczy. Wiesz, że nie miałem innego wyjścia. Zrobiłbyś to samo dla tych, których kochasz, prawda, Eryk? Pozwól mi odejść, obiecuję, że nie sprawię więcej kłopotów. Nie chcę twoich córek. Wasza wysokość, pamiętajcie, że Bejran jest radowianinem. Jeśli pozwolicie mu odejść, król Jedrik może nam nie pomóc podczas bitwy za Tano. A jeśli skażecie go na śmierć, król Fabion nam nie pomoże. Wiem, że to trudna decyzja, wasza wysokość, ale powinniście rozważyć korzyści, jakie otrzymacie od każdego króla. Widziałam, słuchajcie, że jest achievement za niepomoc radowianom i za zabicie radowian. Więc ja bym ich sobie tutaj w tym podejściu moim zabiła. Zobaczymy, jakie to będzie miało konsekwencje. A co do tych królów, że ja muszę wybrać. Jeden oferuje 1000 armii, drugi oferuje 1000 armii, więc na jedno wyjdę, bo któryś tej armii nie da. No to zostaniesz stracony, papa. Szczegóły twojej sytuacji nic nie zmieniają. Twój lud dokonał czynów, za które będziesz musiał ponieść karę. Ty i twoi ludzie nie powinniście byli przekraczać gór. To nie mogło skończyć się w żaden inny sposób. Nie chcę twoich córek, nie chcę twojego bogactwa. Zwykli ludzie mają więcej odwagi, więcej rozsądku w głowie niż królewska korona. My zawsze wyobrażaliśmy sobie, że 7 króli jest prawych, że są mądrzejsi niż inni ludzie, że patrzycie ponad tytuły rodowód czy pochodzenie. Ale nie różnisz się niczym od tych ciemiężców po naszej stronie. Gór. Jesteś bandytą w koronie, to wszystko. Zamknij się. Możesz uciąć sobie pogawędkę z katem. Spoko, gdzie mój achievement? A dobra. Się nie dostało. Dobra, sojusznicy. Czy ja muszę zapraszać Grego? Tam wysłałam generała w sumie, więc generał powinien z Grego się dogadać. Obrazów dla Grego też nie mam. Więc dobra, trzeba wysłać, słuchajcie, naszą tą. Tutaj było co? Zaginiona. Bełty. Ja sprawdzałam przed chwilą te bełty, nie? I nie pamiętam. A to baziowo ból brzucha. Zaraz zobaczymy z bólem brzucha, co było. Dobra, to możemy sobie odklikać. Jest ból brzucha. O, daliśmy mu kasę, to dobra. To niech tu idzie wiedźma. Potwierdź. Dobra, no i w sumie tylko tyle możemy zrobić. Zobacz królu z tronu. Idziemy zobaczyć, czy my możemy jeszcze z tym całym królem sobie porozmawiać. No wychodź tu. Co, nie możesz wyjść? A z tej strony? Przecież z lewej też wychodziłeś nieraz. Twoja sprawa. Królewska sypialnia. Boże, niech ona mi nie truje głowy o tym rytuale, bo nie zrobię rytuała. Już. Kochanie? O! Właśnie z nim rozmawiałem. Nie miałem wyboru. Wysłałem go do mojego kata. Próbował mi powiedzieć, że nie chciał tego, co się wydarzyło. A tak naprawdę nie słuchałem. Jedyne, o czym mogłem myśleć, to o bitwie z Zatanu. Nie miałem wyboru. Cieszę się, że to zrobiłeś. Nie chcę więcej oglądać jego twarzy. No widzicie, nawet żona nas pochwaliła za wybór. Teraz już wszystko będzie dobrze, kochanie. O! Powiedział, że wiedźma używała tego zaklęcia na wielu ludziach i podobno nigdy nie zadziałało. Eryku, to świetna wiadomość. Nie jestem pewien, nie potrafię stwierdzić, czy on jedynie kłamał, żeby uratować własne życie. Och, co zrobimy? Przypuszczam, że postąpiliśmy właściwie, odpuszczając sobie rytuały. Brzmi to niebezpiecznie. Tak, możliwe. Dowiemy się wkrótce. A, to samo, to czemu to się pojawia dalej? Dobra, to wszystko. Powinnaś odpocząć, kochanie. Chcemy sprowadzić na świat bardzo zdrowe dziecko. Oczywiście, wygląda na to, że nieważne jak długo odpoczywam, i tak zawsze jestem zmęczona. To po prostu usiądę. A to po prostu sobie usiądź. Dobrze. Dobrze, więc co? Tutaj już wszystko mamy załatwione z tego, co widzę. To kończymy ten tydzień.
Machniemy sobie jeszcze jeden. O, tutaj za tych nie płacę, od razu piękniej w tym skarbonce. Ile dostajemy? 23. Bardzo, bardzo dobrze. No, tutaj wszystko opłacone, no tutaj też mamy. To co, to lecimy dalej. Grewno tydzień 41. No, dzisiaj będzie mało tych. Cedani, serio? Tak, wiśniaki zaraz będą, fajnie. Tutaj mamy jakiegoś tego. Wasza wysokość. Armia, wojna, czy dołączysz? Uzdrowiłeś mnie, wasza wysokość. Teraz jestem tak sprawny, jak kiedy miałem 20 lat. Pomogę. Zwołam też moich przyjaciół. To za 9 tygodni się widzimy. Nara. Dobra, mamy kolejnych 6. Tutaj ktoś już chciał pewnie coś. A wasza wysokość? Cieszę się, że wam zaufałem. Moja swędząca choroba została całkowicie wyleczona. Powiem wszystkim, że jesteście królem wybranym przez bogów. Cieszę się, że mogłem pomóc. Czuję, że całe moje ciało zaczyna swędzić, Andri. Cóż, przynajmniej wiemy, że to po jakimś czasie znika samoistnie. Może jeśli się dotkniecie, szybciej się zagoi? Tak, podotykamy się z królem. Boże, Cedani, Cedani. Cedani! Rar! Tym razem naprawdę przeszło samą siebie, młoda damo. Niedźwiedź, naprawdę? Czyż on nie jest najlepszy? On jest imponujący! Jest pięknym stworzeniem, ale nie możemy pozwolić ci go zatrzymać. Jest straszny. Nie jest straszny, to Wojtek! Pomoże nam odzyskać Lorsulię! Ojcze, proszę, pozwól mi go zatrzymać! Jest moim najlepszym agentem, nie wyrządzi żadnej szkody! O, czemu Wojtek? Bo ja wiem, czemu Wojtek. Wojtek, to nie brzmi jak ty, Bączku. Czemu Bączku? Przecież wcześniej nazywał ją kwiatuszkiem. O co chodzi? Ewoluowała na tym kwiatku, czy jak? Skończyłam z głupimi imionami. Jestem już dorosła, więc niedźwiedź ma dorosłe imię. Myślę, że mu się podoba. A Wojtek, słuchajcie, to pochodzi od tego, że nasi wojacy, jak kiedyś walczyli, też mieli misia do pomocy. I nasz misiu też się nazywał Wojtek, więc stąd jest do tego nawiązanie. Właśnie strasznie mi się w tej grze podoba takie nawiązanie tutaj do króla Salomona, tutaj właśnie do naszych wojaków, to jeszcze do czegoś było nawiązanie. Fajne to jest. Gdzie go znalazłaś? Zostawiłam resztki jedzenia w ogrodzie. Pewnego dnia po prostu tam był. Jedzenie w ogrodzie? Zastanawiam się, dlaczego tam był ostatnio zawsze taki bałagan. Czy w ten sposób przyciągasz wszystkie swoje zwierzęta cudami? Cóż, musiałam jakoś zdobyć ich zaufanie. Andri? Niedźwiedzie są przyjazne i ogólnie nie są niebezpieczne, jeśli są przyzwyczajone do ludzi. Jeśli kiedykolwiek stanie się niebezpieczny, zawsze możemy się go pozbyć. Widzisz, jest nieszkodliwy dla nas, ale nie dla wroga. Wyszkolę go. Dobra, wystarczy. Wystarczy, Bączku. Więc co powiesz, ojcze? To znaczy, wasza wysokość? Czy Wojtek może z nami zostać? Tak. Może zostać. Ale jeśli coś się stanie, sam go wyrzucę. Nie będziesz musiał, obiecuję. Chodź ze mną, Wojtek, oprowadzę cię. Lepiej porozmawiam z Aureleą. Dobrze. Co tam, panie wieśniak, słychać? Wasza wysokość, zaklinam was. Nasz spichlerz został zniszczony przez lawinę błotną. Czy możecie nam jakoś pomóc? Nie mam generała, ale 20 zapasów to ja ci dam bez problemu. To powinno zastąpić utracone jedzenie. Dziękuję, wasza wysokość. Dobrze, wątek zakończony. Fajnie. Teraz tak, to lawina błotna. Musimy zobaczyć, gdzie ta lawina błotna była. Złoto na buty. O Jezu, jemu nie pomogłam chyba. Ranny mąż. Potwór w studni. Czy ja potworowi w studni pomogłam? Mi się wydaje, że wysyłałam na potwora w studni. Zaraz zobaczymy. Uprawy, nie uprawy, podtopiona wioska. Kiedy ten potwór w studni był? Już dawno musiał być. Albo nie widzę, albo przeoczyłam. A to z butami? Złoto na buty. A, pomogliśmy, to czekajcie. To w takim razie tutaj... Gdzie to było? Złoto na buty. Pójdzie wiedźma. Wiedźmy na pewno mamy, tak? Ale czy my mamy łowcę? Nie mamy łowcy, czyli jednego tylko wysyłamy. Dobra, czy w sojuszu ktoś coś tu chce? Nikt nic nie chce. Dobra. A, wstań. Jeszcze musimy z żoną przecież pomówić. O, z żoną Izba Rady. Dobra, chodźmy najpierw do Izby Rady. Zobaczymy, co tu się wydarza. Misio!
Mogę, Miziu, Miziu? Jak on słodko warszczy. Wasza wysokość? Kaba. Wiem, że pozwoliłem ci zatrzymać niedźwiedzia, ale naprawdę powinnaś być bardzo ostrożna i nie żartuję. Co się dzieje? Biegniesz prosto do mnie? Słyszysz mnie? Nic się nie wydarzy. Co, Dani? Dobrze, wasza wysokość. Przyjdę prosto do ciebie. Ojcze? Tak? Znalazłem tę książkę. Jest to niedźwiedzia. Czy mogę pożyczyć? Oczywiście, że możesz, Bączku. Weź dowolną książkę. Poproszę Danikę, aby mi ją później przeczytała. Jeszcze coś? Nie, do zobaczenia. Mi się wydaje, że gra coś zepsuła, słuchajcie, niedawno była jakaś aktualizacja, ale ja wybierałam, że ona miała być kwiatuszkiem. Nie wiem, dlaczego została bączkiem. Może jak wy wiecie, to mi napiszcie, bo to zadziwiające. Dobra, co tam u mojej kochanej żony? Kochanie? Przyszła do mnie wcześniej. Nie widziałam jej. Czemu? Och, proszę, nie złość się. O nie, co ona znowu wymyśliła? Wiesz dobrze, jaka ona jest. Szuka nowego zwierzątka, a odkąd Luli wyjechała. Uważam, że tym razem przesadziła, ale nie miałem serca jej odmówić. Eryk, co się dzieje? Przyniosła niedźwiadka do zamku. Co? Postradałeś rozum? To niebezpieczne. To się nie dzieje naprawdę. Hej, hej, uspokój się. To tylko mały niedźwiadek. Wcale nie jest niebezpieczny. Może teraz jest miły i słodki, ale poczekaj, aż dorośnie. Strażnicy będą mieć na niego oko, przynajmniej do zakończenia bitwy. Później zobaczymy, co dalej. Niech będzie, ale jeśli cokolwiek pójdzie nie tak, nic się nie wydarzy, obiecuję. Jeszcze coś? No to nara, kochanie. Czekajcie, tu już nic. Tutaj nam się rytuał. Nie kontynuujemy rytuału, tak. Łowca sobie poszedł tutaj z niedźwiadkiem. Dobra, to tutaj mamy wszystko. W sojusznikach nikt nic nie chce. Tego zaprosić nie mogę. Tych nie mam po co zapraszać. Mówiliście, że bankiera zaprosić, ale po co ja mam go zapraszać? No, bardzo dobrze sobie radzę ze złotem i ze wszystkim. A teraz kończymy kolejny tydzień. I mamy kolejne złoto. A, te już wrócili i mi tutaj psują moje złoto. No, ale nic. Dobrze, mamy 9 tygodni, słuchajcie, do bitwy z Ataną. Zobaczymy, co się jeszcze w trakcie wydarzy, ile uda nam się ludzi zwerbować i jak to wszystko się potoczy. A na razie kończymy ten odcinek. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o naszym kochanym niedźwiadku Wojtku i w ogóle o tym wszystkim, co tam się wydarza i czemu Cedani stała się z kwiatuszka bączkiem. No i cóż, dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka i widzimy się niedługo w kolejnym, tak więc trzymajcie się, no i cześć!